Witajcie, mili goście w naszym domku. Jak widzicie, robię tutaj sobie ćwiczenia, skadrowania, żeby wam nie było nudno za każdym razem inny fragment naszego domku. Tym razem chciałam, żeby krzyż był franciszkański w kadrze, także myślę, że zdołałam go uchwycić. Widzicie tutaj? Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do was z takim tematem odnośnie dzisiejszego psalmu, czyli psalmu 33, który mamy dzisiaj w czytaniach liturgicznych. Właściwie psalm to raczej nie w czytaniach, tylko w śpiewaniach. I tutaj otworzyłam sobie ten psalm w mojej Biblii. O. Zobaczcie, jak jest mocno popodkreślany. Dużo tu jest zapisków różnych na marginesie. Między innymi jeden taki, można powiedzieć, najważniejszy, który zapisałam w roku 2009. Jest taki dopisek: mój lakrymoza na stryszku. I piękne są takie zapiski, bo 2009 rok to było już kilkanaście lat temu. I jak sobie przypomnę, co w tamtym czasie się działo w moim życiu, to Bogu dziękuję, że zrobiłam wtedy tą notatkę tu na marginesie, bo mogę sobie w myślach bardzo szybko prześledzić to, co się wydarzyło przez ten czas, co się działo właśnie w tamtym roku. Jakie wydarzenia, co przeżyłam, dlaczego akurat lakrymoza, czyli takie właśnie, można powiedzieć, intensywne wylewanie łez, płacz. No, trudne rzeczy się wtedy działy i ciężkie doświadczenia, takiej niesprawiedliwości, takiego zawodu w stosunku do pewnych ludzi. Myślę, że każdy z nas, jeżeli trochę dłużej żyje, to przeżył podobne historie, że ktoś, komu się zaufało, kogo się wręcz kochało, nagle się odwraca, staje się naszym wręcz przeciwnikiem, czy wrogiem, czy osobą, która jest niesprawiedliwa. A jeżeli tych osób jest więcej, no to przeżycia są trudne do uniesienia. I powiem wam, że wtedy tak modliłam się, pytałam Pana Boga: Panie Boże, co mam czynić, jak się mam zachować w tej sytuacji? I Pan Bóg mi wyraźnie odpowiedział wtedy, że nie mam szukać swojej sprawiedliwości, tylko zostawić tą odpłatę, czy wykonanie sprawiedliwości, przeprowadzenie tej sprawiedliwości, żeby to zostawić Bogu. I nawet w Piśmie Świętym jest gdzieś taki fragment, to zamieściłam na Facebooku, takie przykłady, gdzie ludzie rysują na marginesach, ilustrują na marginesach dany tekst, i tam między innymi jest taki fragment zilustrowany, gdzie Pan Bóg mówi: zostaw tą sprawiedliwość, że dobrze jest w spokoju czekać na Bożą sprawiedliwość. A drugi przykład, który też tam zamieściłam, to jest też taki fragment z Pisma Świętego, gdzie Pan Bóg mówi, że on wszystkie łzy nasze zbiera w swoim bukłaku, czy do jakiejś takiej fiolki, czy do jakiegoś dzbanuszka. On to wszystko zbiera, on wszystkie te łzy widzi i pamięta, i nie musimy się tak bardzo szarpać i martwić, no jak to przecież. No, ludzie chcieliby takiej sprawiedliwości na każdym kroku, chociaż sami też nie są sprawiedliwi. Ja też nie jestem do końca sprawiedliwa i
Jeżeli Pan Bóg mi wybacza, daruje mi dług, to ja nie mogę potem iść i dusić kogoś, że on ma w stosunku do mnie jakiś dług. Tak to rozumiem. I także Pan Bóg mi wtedy powiedział, żeby jemu zostawić tą sprawiedliwość, przeprowadzenie sprawiedliwości. I bardzo szybko podsunął mi coś, co mogło zająć moją głowę, moje myśli, i to było pójście na szkolenie, uczenie się nowych rzeczy, założenie mojej małej firmy. No, bardzo wiele na tym skorzystałam, dużo się nauczyłam, też zyskałam, bo to była taki program z Urzędu Pracy, gdzie można było też kupić sobie sprzęt, więc też z tego skorzystałam. Także to była bardzo dobra rada ze strony Bożej. I Pan Bóg w międzyczasie przeprowadził faktycznie tą swoją sprawiedliwość, i teraz, kiedy patrzę wstecz, to naprawdę Pan Bóg mnie zadziwił tym, jak On tą swoją Bożą sprawiedliwość przeprowadził, bo Bóg też nie zgadza się na wszelkie niesprawiedliwości, i On też się na to gniewa, ale to jest taki Boży gniew. Boży gniew, który potrafi ze zła wyciągnąć dobro, tak jak krzyż był też Bożym gniewem na ludzką niesprawiedliwość, na grzech, na zło na świecie, ale to był Boży gniew, który z dobra przepraszam, który ze zła wyciągnął dobro. I myślę, że gdybym ja zaczęła walczyć wtedy o sprawiedliwość, to nie byłby to dobry proces. Na pewno nie byłoby z tego żadnych dobrych owoców, oprócz jątrzenia, rozdrapywania ran i tak dalej. A Pan Bóg naprawdę wspaniale się z tym uporał. Także tak. Bóg potrafi ze zła wyciągnąć dobro, i dobrze jest czekać w spokoju na Boże działanie. Oczywiście, jeżeli mamy takie rozeznanie, że Bóg czegoś żąda od nas, że mamy coś wykonać, jakieś kroki podjąć, no to oczywiście tak, ale jeżeli tylko pobudza nas do działania jakiś nasz wewnętrzny gniew, wewnętrzna zgoda na niesprawiedliwość, to dobrze sobie zawsze przypomnieć tą przypowieść o tym dłużniku, któremu ogromny dług został darowany, a on potem poszedł i zaczął dusić swojego współsługę, bo był mu winien tam parę groszy. No, także warto mieć w głowie ciągle te wszystkie przypowieści Pana Jezusa, żeby w swoim życiu podejmować dobre kroki, nie wpuścić się właśnie w jakiś kanał, no, który tylko pożera energię, prawda? Bo ja tą energię, którą bym zużyła na chodzenie i szukanie sprawiedliwości, to ja ją zużyłam na robienie nowych rzeczy, na kreatywność, i to mi wspaniale zaowocowało. No, a wiadomo, że działanie Boże, kiedy Panu Bogu się nie przeszkadza, kiedy mu się zostawia pole do działania, w tym wypadku do przeprowadzania swojej sprawiedliwości, no to Bóg może naprawdę czynić cuda, i tego doświadczyłam w moim życiu. Także takie świadectwo dzisiaj. Wczoraj mówiłam o tym, żeby pisać na marginesach w Waszym Piśmie Świętym, a dzisiaj już dostałam jakby odpowiedź na to, że faktycznie warto to robić, bo te rzeczy potem uciekają z głowy, wydarzenia z życia gdzieś tam się rozmywają, a one są też taką pomocą, narzędziem do tego, żeby budować swoją wiarę.
Także tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę błogosławionego, miłego dnia. Słoneczko nam świeci, chociaż jest już chłodno, niestety. No ale wakacje się kończą, czas zabierać się do pracy. Tutaj leżą rysunki, ilustracje, które wykonały dzieci mojego starszego syna. Zostawiły nam tutaj po ostatniej wizycie portrety. Pokażę Wam. O, o tu jestem ja. Uśmiechnięta. W sukience. Tutaj, tu jest Mikołaj. O, nawet ma jakiś zarost. Taki energiczny, włosy takie rozwiane. A tu jest Ninka. Siostrzyczka. No. Widzicie. Owoce goszczenia gości. Także z Bogiem. Trzymajcie się. Do jutra. Pa, pa.